Dzień dobry. Jeśli kiedykolwiek zdarzyło Ci się westchnąć prawie we łzach, że francuski to taki piękny język, ale ta wymowa, to ten podcast jest dla Ciebie. Ja nazywam się Marta Bargiel i lubię opowiadać o wymowie języka miłości, raperów i serów, języka francuskiego. Dotąd robiłam to przede wszystkim na łamach Insta Stories na Ach ten francuski, ponieważ te po 24 godzinach znikają, a kłopotów z wymową ciągle mamy sporo, pomyślałam, trzeba to ograć inaczej. To musi się dać odsłuchać powoli, kilka razy, jeśli trzeba. A ponieważ najgorzej wymyślać koło na nowo, zdecydowałam się odkurzyć mikrofon i tym samym uczynić z wymodziałku kontynuację podcastu Ach ten francuski. Sprawdźmy, czy to Ci się spodoba. Ten darmowy podcast powstaje dzięki wsparciu moich uczniów. Wybierając mój kurs online Francuski Start i książkę Następna stacja francuski, pomagają mi utrzymać się z mojej pracy. Jeśli chcesz do nich dołączyć i tym samym wesprzeć podcast i mój kanał na YouTubie, wejdź na achtenfrancuski.pl i wybierz coś dla swojego francuskiego. Merci beaucoup. Dziękuję bardzo. W jednym z tegorocznych okienek, do których trafiają najbardziej palące wymodziałkowe rozkminy, znalazło się to pytanie Natalii. Jak chcę powiedzieć herbata, to wychodzi mi lato. Że co? Jeśli ktoś, kto dopiero zaczyna uczyć się francuskiego, usłyszy o takim problemie, no to powie, Boże szumiący, skoro tak łatwo pomylić jedno z drugim, to odwrót taktyczny. Nie będę się uczyć takiego niechrześcijańskiego języka. A ja wiem, co tu się dzieje. I jeszcze lepiej, wiem, jak pomóc. Aby zaradzić temu problemowi, musimy zacząć od tego, że we francuskim literka E to wcale nie dźwięk E. Do naszego polskiego E, które zawsze brzmi mniej więcej tak samo, najbliżej jest francuskiemu E z akcentem w lewo, takim, który przypomina front pogodowy idący od Szczecina w kierunku Rzeszowa. Takie E spotkamy w nazwie marki Hermes, która nie jest sponsorem dzisiejszego odcinka, albo w słowie après, czyli po. Na przykład après-midi to popołudnie, a après-shampoing to odżywka do włosów, bo to, co nakładamy na nasze owłosienie po szamponie. Ale my się dzisiaj nim zajmować nie będziemy. Przysłuchamy się dwóm innym ananasom, czyli E z akcentem na prawo, jak pociąg jadący z Wrocławia do Suwałk, i E bez żadnego akcentu. Jeśli, jak w wyrazie lato, czyli lity, przyuważymy akcent Wrocław-Suwałki, tak zwany akcent ostry, to znak. Trzeba zrobić minę jak w 94 do zdjęcia dla babci. Szeroko, sztucznie się uśmiechnąć. W tym słowie zrobić to musimy dwa razy, bo mamy dwie literki E z akcentem Wrocław-Suwałki. Lity. Lity. Na pewno słyszysz, że to y jest tak ciasne, że prawie skręca nam do i. Powietrze ma bardzo, bardzo mało miejsca w buzi, stąd takie wrażenie. Temu słowu blisko do herbaty, bo żeby otrzymać herbata, musimy zmienić w nim tylko jeden dźwięk. Było lity, a potrzebujemy, myśląc o jakiejś konkretnej herbacie, powiedzieć le ty. Porównajmy. Lity, dwa razy do babci. Le ty, tylko raz do babci. Pamiętaj, że w krótkich, dwuliterowych słowach, w których pierwsza litera jest spółgłoską, nie mamy opcji, żeby sięgnąć po coś innego niż to mocno skierowane w dół i kompletnie nieuśmiechnięte e. Te słowa to na przykład przyimek de. Ten, czyli s. Mnie, czyli m. Ciebie, czyli ty. Pierwsza część przeczenia, czyli n, ja przy czasownikach, czyli ż, no i ten konkretny, czyli nasze
le. To wszystkie razem? De, s, m, t, n, ż, le. Świetnie, już mówisz po francusku. Lecimy dalej. Poćwiczymy tę dzisiejszą parę gwiazd. Najpierw herbata, potem lato. Le, ty, l'été. Le, ty, l'été. Le, ty, l'été. Świetnie. To teraz zagadka. Które słowo czytam? Lato czy herbata? L'été. Pewnie, że lato, aż zrobiło się cieplej. A teraz? Le, ty. Herbatka, herbatka. Jak najbardziej. To na deser przykłady zdań. Powtarzaj za mną. C'est le thé que je bois en été. C'est le thé que je bois en été. To herbata, którą piję latem. Quand l'été s'installe, je bois du thé glacé. Quand l'été s'installe, je bois du thé glacé. Kiedy nadchodzi lato, piję herbatę mrożoną. Ne bois pas ce thé en été. Ne bois pas ce thé en été. Nie pij tej herbaty latem. Tak, w tym naszym francuskim niebezpiecznie łatwo o zabawną lub karykaturalną pomyłkę. Na szczęście dzięki wymodziałkom jesteś zawsze o krok przed nią. Wiesz, cieszę się, że możemy się razem uczyć. Mam nadzieję, że ten wymodziałek w nowej odsłonie Ci się podoba i przyda. Jeśli tak, to daj mi o tym znać. Napisz do mnie wiadomość na Instagramie albo Facebooku i do usłyszenia w kolejnym wydaniu.